Siemaneczko moi drodzy widzowie, w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj po dwutygodniowej przerwie znowu wracamy w teren. Dzisiaj pogoda będzie ciężka. I co, teraz zobaczymy za którym razem zagada. Hamulce są, filtr przykręcony, sanie do góry. Ma problem. Oho. Sanie można wyłączyć. Gaśnie jeszcze bez sania. Trzeba go rozgrzać. Five minutes later. Dobra, mamy świeżą baterię dołożoną. Tą starą możemy sobie wy***ć. No i tak się nadaje na śmieci. Kurde, felek. Wiedziałem, że jak spodni nie ubiorę, to będzie problem z ochraniaczami. A taki problem to nie problem. Brak wyczucia i spadające ochraniacze. Chętnie zakupię nowe, jakby ktoś miał. Więc tak, dzisiaj wybija rok czasu, odkąd mam MRF-a. MRF ma najechane, dzisiaj już będzie miał prawdopodobnie 103 motogodziny. Nie wiem, kiedy miał remont robiony, ten MRF. Kupiłem go z 56 motogodzin, tak. Bo... A przy 50 miał zawory regulowane. Prześmigałem do jakichś 80, bez niczego. Potem wyregulowałem zawory i teraz prześmigałem kolejne 20 i chyba znowu będzie trzeba ustawić zawory. Po drugiej stronie lasu jest właśnie niebezpiecznie. Ja bym wolał się trzymać tej części lasu, bo tam zwierzyny są i tak dalej. Więc teraz trzymamy się prawej strony lasu, bo mam nadzieję, że jest troszkę łagodniejsza. Ja ten las pamiętam, no. Dobra, tu jest przejazd przez potok, nie? Tu się jedzie tą drugą stroną tego potoku. I gdzie się jedzie? Do góry się już nie wyjeżdża. Nie, nie ma opcji. Chyba, że tędy by tu odbił i tu się wczołgał pod górkę, ale nie wiem za bardzo jak tam jest stromo. Jest też opcja łatwiejsza, przejechać drogą i wjechać sobie od razu tam, ale to jest opcja dla takich k***a imbecyli. Tu ani się nie pcham, jest bagno. Wjadę sobie tędy, chociaż tu też jest bagno. No i dobra, no i się wp***ałem właśnie. Pasowałoby się nawrócić jakoś. Dobra, nogę na hamulcu, kontrola. I tak by pasowało się rozpędzić, żeby to przeskoczyć. Dobra. Kosiara. Tu zajebiście speedrun po lesie mam narobić. Zaraz sobie cykniemy, tylko ogarniamy ścieżkę na dół. O kurde. Nie wiem, czy teraz nie mogę wracać? Czy co? Bo wiecie, już za znakiem. Czy nie mogę jechać tu? Teraz jest taka jedna wielka nie wiadomo. Po tym można poznać, że to jest właśnie prywatny las. Jest elegancko ławeczka. Stoliczek, kurde, elegancko. Na flaszeczkę, na cokolwiek, nie? I tu sobie siedzą ludzie. Widać, że melanże prowadzone. Soplica, 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 soplica. No, nawet materac jest do dupcenia się. Wszystko wskazuje na to, że to teren prywatny. Teraz już można wywnioskować bardzo łatwo. Patrzcie, nawet fotel tu mają. Jeden fotel, drugi fotel. Trzeci nawet tu jest. Ja cię sunę. Luksusy, luksusy. Speedrun po lesie normalnie. Ło, kur... Mater! Obiekt monitorowany, ale gdzie? Są tu jakieś kable od kamer? O k***a. Ja nie wiedział, że tu takie rzeczy. Tam może prędzej by się gdzieś wjechało. Ale nie wiem, czy się teraz wykręcę.
o. Tak jest, tak jest, tak jest. Serio? Też zostawione. Dobra widzowie, to by było na tyle w tym odcinku. Zostawcie łapkę, suwaj. Do następnego, cześć.